ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film na temat Kindla. Często pytacie mnie, czy warto, jakie ma plusy, co jest takiego w czytnikach, że warto się na nie przerzucić. Dzisiaj postaram się Wam na te pytania odpowiedzieć, powiem Wam, jakie Kindle ma plusy, czy w ogóle ma minusy, bo nad tym się z Kubą długo zastanawialiśmy. Troszkę Wam może też porównam właśnie nasze czytniki, mój i Kuby, czym się różnią, bo to też jest trochę różnica cenowa, ale i w funkcjach. Jeśli tylko lubicie czytać, chcecie czytać więcej lub zastanawialiście się, czy warto kupić sobie jakiś czytnik, to zapraszam Was serdecznie do oglądania, bo wiele tych funkcji jest też w innych czytnikach, także możecie zobaczyć, czy to w ogóle jest dla Was. Zacznijmy może w ogóle od tego, jaki ja mam czytnik. I zrobiłam sobie tutaj zdjęcie z systemu, dlatego że to może być na początku mylące. Ja pamiętam, że jak szukałam czytnik dla taty, jak kupowałyśmy kiedyś z siostrą, to już wtedy zastanawiałam się, o co chodzi w tych wszystkich opisach, bo jest z reklamami, bez reklam. To chodzi o to, że wtedy, jeżeli jest z reklamami, to wyświetlają się tutaj reklamy, a normalnie macie takie literki, jakieś wygaszacze ekranu lub okładkę książki i po prostu te bez reklam są trochę droższe. Mój model to Kindle Paperwhite 5 z 2021 roku. Ja mam wersję bez reklam, 8 GB pamięci i wyświetlacz 6,8. W tym momencie nie robią już wersji 8 GB, co mnie smuci, dlatego że uważam, że ona była przystępna, ta pamięć naprawdę wystarcza, te książki naprawdę nie ważą dużo, nie zajmują dużo miejsca i 16 GB, taka pamięć minimalna, jaka jest teraz, przynajmniej w tym modelu, to moim zdaniem już jest spora pamięć i nie każdy po prostu takiej potrzebuje. Natomiast nadal uważam, że warto ten czytnik kupić. No wiadomo, łączy się to z wyższą ceną teraz, może jeszcze wrócą do tego, żeby były te mniejsze pojemności. Był kupowany 24 grudnia 2021 roku, czyli w Wigilię i kosztował wtedy 689 zł. Teraz ta wersja z większą pamięcią 16 GB kosztuje 100 zł więcej. 689 zł. Natomiast często na Amazonie są promocje, dlatego że to właśnie jest jakby produkt amerykański z Amazona i tam na tej stronie dostaniecie zniżki. Ja ten mój model swego czasu widziałam po 500, tam nie wiem, 60 zł, więc 100 zł taniej niż ja kupiłam. Były różne oferty właśnie na Black Friday, przed jakimiś świętami, więc dało się kupić to taniej. Natomiast ja po tym dłuższym czasie korzystania uważam, że to jest warte każdej złotówki i tak jak kiedyś wydawało mi się to dużo, to teraz wiem, że to jest dużo, ale warto. Chociaż inne czytniki też mało nie kosztują, więc może powiem Wam, co ja lubię w tym czytniku, czemu uważam, że warto z czytnika korzystać, jakie to ma plusy, jak się może przekonałam do tego, bo ja też byłam osobą, która lubi papier, lubi książkę mieć w dłoni i zawsze jest ten argument, że inaczej czyta się książkę papierową, ale uwierzcie mi, że świetnie czyta się również na Kindlu i postaram się Wam dzisiaj właśnie powiedzieć, jakie tutaj mamy funkcje. Tak jak lubię nadal sobie czasami kupić książkę, tak na co dzień, kiedy tych książek w tym roku czytałam więcej, zdecydowanie wybieram Kindla. Pierwsza taka rzecz, to ten czytnik jest mały, jest poręczny, jest lekki, więc możecie wszędzie go zabrać ze sobą, do pracy, czy jak gdzieś jedziecie na wakacje, no po prostu wszędzie. On mi się mieści właściwie chyba do każdej mojej torebki i naprawdę to nie zajmuje dużo miejsca, mało waży, a możecie sobie tutaj wgrać no tyle książek, ile chcecie. Także jedziecie gdzieś, chcecie mieć książki ze sobą, wgrywacie kilka i w trakcie sobie wybieracie, która Wam się podoba, która nie. I to sprawia, że czytacie częściej, chętniej i macie jakby łatwiejszy dostęp do tej książki. Ja przynajmniej to zauważyłam u siebie, że od kiedy mam czytnik, no i oczywiście wgrywam na niego książki i korzystam, to częściej chwytam, tak wiecie, nawet na 10-15 minut, ale przeczytam rozdział czy dwa. To sprawia, że regularniej czytacie. Przechodzicie przez tą książkę, nawet nie wiecie kiedy. To nie są już takie, wiecie, robione jakieś posiedzenia, że okej, dzisiaj czytam całe popołudnie, czy dzisiaj godzinę, jutro godzinę, tylko to się tak czyta, okej, siedzę teraz, zrobiłam sobie kawę, przeczytam rozdział czy dwa. Dziś jadę pociągiem, zabieram Kindla, siedzę i sobie czytam. Jesteśmy w podróży, w samolocie, czytam. Oczywiście wieczorami, czy w weekendy rano też, ale chodzi mi o to, że możecie go wszędzie ze sobą zabrać i po prostu regularnie te książki czytać, bo jak macie grubszą książkę, cięższą, no to nie zabierzecie jej zawsze ze sobą do torebki, żeby czytać gdzieś tam w autobusie, czy jak na kogoś czekacie, może przed jakimś spotkaniem. Kolejna bardzo fajna rzecz to to,
że tutaj bateria starcza na wiele tygodni. Tego się nie ładuje co książkę, czy co 2-3 dni, co tydzień, to się ładuje co kilka tygodni. Wydaje mi się, że gdzieś czytałam, że bateria ma starczać chyba na 10 tygodni. Ja ostatnio ładowałam, ale miałam nadal tam chyba 40%. Po prostu stwierdziłam, że sobie go podładuję. Aktualnie mam 93% i ta bateria naprawdę starcza na długo. W moim modelu tutaj jest to USB takie teraz standardowe, które mam i do telefonu, i do innych urządzeń, więc tak naprawdę jednym kablem mogę ładować sobie różne urządzenia, więc też na jakieś wyjazdy nie muszę specjalnie pamiętać o tym, żeby mieć kabelek, bo po pierwsze, to mi się nie rozładuje. Bateria naprawdę długo trzyma i nie musimy się na wakacjach stresować, że nam się rozładuje, no chyba, że jedziemy i mamy 2%, to warto coś tam podładować. No ale też każdy kabelek z tego USB-C teraz popularnego będzie po prostu nam ładował, czy kabel od telefonu, czy od czegoś innego. Jest to teraz po prostu takie uniwersalne. Kolejna rzecz, która mi się niesamowicie podoba, to jest ten ekran, ten wyświetlacz. To jest zupełnie coś innego niż tablety, telefony. To jest inny typ wyświetlacza. On imituje nam właśnie taką kartkę papieru. Ma coś w sobie specyficznego. On nie jest też taki jakby szklany. Tak mi się wydaje, że mogłabym go określić jako dosyć miękki. Więc jak się klika czy coś, to nie jest odczuwalne, tak jakbyście siedzieli przy właśnie jakimś iPadzie. I właśnie też to, jak ten tekst wygląda, możecie sobie regulować. Czy chcecie jaśniej, czy ciemniej. W moim modelu dodatkowo jest jeszcze regulacja tego światła, czy ma być cieplejsze, czy chłodniejsze, tak? Czy białe, czy bardziej żółte. I na przykład w ciągu dnia zaleca się to bardziej białe światło, a wieczorem coś pod żółte, że noś lepiej tak się czyta. No i też ten ekran nie męczy oczu. To nie jest taki wyświetlacz, który męczy nam wzrok jak komputer, czy tablety. Tutaj jest zupełnie inna technologia. I to naprawdę przyjemnie się czyta. To, co ja najbardziej lubię wieczorami, kiedy siadam w łóżku, ja lubię sobie tak podgiąć, że tak powiem, nogi, położyć tego Kindla i ja sobie czytam i jedynie co jakiś czas klikam, żeby zmienić stronę. Wiecie, czasami jak mamy książkę i jest nowa, to otworzycie i jak nie trzymacie, to zaraz Wam przeskakują strony i się zamyka. To nie jest jakiś nie wiadomo jaki problem, tak? Ale jest naprawdę zauważalna rzecz, kiedy zaczynacie korzystać z czytników. Dla mnie to jest naprawdę wygodne. Wiem, że niektórzy jeszcze sobie kupują jakiś taki jest klik, że można sobie w ogóle położyć Kindla na łóżku i klikać, żeby zmieniała się strona. Ja aż tak nie potrzebuję, ale nie ukrywam, że jest to naprawdę wygodne, że nie trzeba gdzieś tam przytrzymywać tych stron, że można po prostu sobie klikać i te strony się zmieniają. Oczywiście możecie dostosować sobie wielkość tekstu. To, co ja też bardzo lubię, to to, że widzę, ile procent książki przeczytałam. Tutaj na dole jest taki wskaźnik procentowy i możecie też sobie włączyć, ile zostało Wam w rozdziale, czy jak klikniecie ponownie, ile zostało Wam w całej książce. I wtedy widzicie, że na przykład do końca tego rozdziału zostało 5 minut, więc jak czytacie wieczorem, to wiecie, że możecie to sobie doczytać i już pójść spać, a jeśli by Wam pokazało, że no jeszcze, nie wiem, pół godziny, a Wy chcecie już się za chwilę położyć, no to dokończycie po prostu jutro. Też uważam za bardzo fajną funkcję, zwłaszcza kiedy to są dłuższe książki, które mają no naprawdę sporo stron, mi lepiej się czyta jakby nie widząc tej objętości. Nawet jeśli ten procent, no wiadomo, wolniej się zmienia, bo książka jest dłuższa, to jakoś mam wrażenie, że szybciej przez nią przebrnę, szybciej mi się czyta, kiedy nie widzę tego, że o, jeszcze tyle tej książki gdzieś tam zostało, jeszcze jest tak gruba, nie wiem, jakoś tak to działa psychologicznie, ale słyszałam, że wiele osób tak ma, że czasami zniechęcało je, że jeszcze tyle zostało, nawet jeśli książka im się podobała, a tutaj te procenty i gdzieś tam ten pokazywany czas pozwala nam po prostu oszacować, ile jeszcze zostało i mi to się świetnie sprawdza. Jeśli jeszcze chodzi o to podświetlenie, to uważam, że jest to świetne, jeśli dużo podróżujecie, ponieważ jeśli jeździcie pociągiem, latacie samolotem, czy jeździcie po prostu jako pasażer w samochodzie wieczorami, no to nie trzeba zapalać żadnego światełka gdzieś tam w samolocie czy w samochodzie, żeby można było czytać książkę, bo jak czytamy książkę papierową, to wtedy wieczorem niewiele widzimy, a tutaj mamy to podświetlenie, to nie przeszkadza innym pasażerom, bo to też nie świeci tak mocno po oczach, można to sobie po prostu dostosować, a Wy sobie po prostu wyciągniecie
wyciągacie czytnik, czytacie, nikomu nie przeszkadzacie, a macie podświetlony tekst. To też uważam za świetną funkcję i ja wielokrotnie już czytałam właśnie w samolocie, bo często leciliśmy albo wcześnie rano, albo wracaliśmy późno wieczorem i było już ciemno. Nawet po prostu na co dzień w domu, tak? Zasypiamy, nie wiem, Kuba już śpi, ja jeszcze coś czytam i wiecie, nie muszę gdzieś tam zapalać dodatkowej lampki, bo ja tutaj wszystko widzę. Na swoim Kindlu mam etui takie dedykowane. Możecie kupić jakieś zamienniki, ja chyba jak wtedy zamawiałam, to akurat nie mogłam znaleźć. Natomiast naprawdę jeśli kupujecie czytnik, zadbajcie o etui. Nie wiem, czy są jakieś nakładki na te ekrany, bo te ekrany są dosyć specyficzne. Ja akurat na swój nie chciałabym nic naklejać, więc wolę mieć taką po prostu, wiecie, etui zamykane, że jak czytam, to czytam, a jak nie, to zamykam i nic się z ekranem nie stanie, bo ja właśnie jak kupiłam czytnik, to pierwszego roku, no właśnie on przyszedł mi na koniec 2021, 2022 tak czytałam, no kilka książek przeczytałam i miałam go ze sobą na wakacjach i mimo tego, że owijałam koszulką, jak gdzieś wkładałam no torebki czy coś, to on mi się porysował, nie wiem czy od tego, że był piasek w torebce czy od czego, coś mi ten ekran porysowało, bardzo delikatnie, tego praktycznie nie widać, zwłaszcza jak jest podświetlone, to ciężko to w ogóle znaleźć, natomiast są to takie delikatne ryski, kilka małych, żałuję po prostu, że nie miałam wcześniej tego etui, mogłabym temu zapobiec, to w ogóle w niczym nie przeszkadza, ten ekran się nie zniszczył, nie zepsuł, nie widać tego na tekście, więc jakby nie przeszkadza mi to, nic takiego się nie stało, ale po prostu polecam Wam w to etui zainwestować. Jest to sprzęt na lata. Tutaj bateria długo trzyma. Jak macie etui, ekran Wam się nie zniszczy. To też nie jest sprzęt, który gdzieś tam cały czas ma, nie wiem, jak jakieś iPady, komputery, przetwarzanie nie wiadomo ilu danych, jakieś aktualizacje i tak dalej. Nie, tutaj wgrywacie sobie książki, spokojnie je sobie czytacie. To jest sprzęt, który naprawdę kupujecie sobie, no nie wiem, myślę, że minimum na 5 do 10 lat. Przynajmniej tak czytałam, że ludzie to mają po minimum 5 lat. Ja może swój wymienię, jeśli wyjdzie jakiś nowszy model, który będzie mnie interesował, to wtedy najwyżej ten komuś oddam albo sprzedam. Na pewno z niego nie zrezygnuję i gdyby coś się stało, gdybym go zgubiła, nie wiem, ktoś by mi ukradł cokolwiek, to na pewno zaraz zamówiłabym sobie nowy, bo naprawdę świetnie mi się na nim czyta książki i właśnie czytnik zmienił u mnie chęć do czytania. To znaczy ja tą chęć miałam i w ostatnich latach już zaczęłam czytać więcej. Natomiast na początku jeszcze jak miałam ten czytnik, to miałam takie, dobra, tutaj mam jakąś papierową, sobie przeczytam, a jedną na czytniku i tak jeszcze trochę byłam taka pomiędzy. Teraz też czasami czytam książki, które sobie kupię, czy dostałam w prezencie, czy czasami coś wypożyczę z biblioteki, ale nie ukrywam, że też ogromną przyjemność sprawia mi czytanie właśnie na czytniku i czasami nawet mam jakąś książkę, to sobie już sprawdziłam, czy nie ma jej na czytniku, żebym ja po prostu ją już tutaj przeczytała, mimo tego, że mam ją gdzieś tam na półce. No i właśnie, przejdźmy do tego, jak te książki na czytniku możecie czytać. Ja czytam więcej, zresztą widzieliście chyba już film z moim podsumowaniem czytelniczym. W tym roku, w sensie w 2023, przeczytałam 31 książek. Część była wypożyczona z biblioteki, miałam też jakieś swoje tutaj na półce, ale większość zdecydowanie była na Kindle'a. I myślę, że ma naprawdę ten czytnik tutaj duży udział w tym, że mi się chciało częściej czytać. Zawsze miałam kilka książek wgranych, ten czytnik leży przy łóżku, więc wieczorami sięgałam i zawsze jakiś rozdział czy dwa czytałam. Ale jak właściwie możecie czytać książki na czytnikach? Możecie kupić sobie książki po prostu w wersji na czytnik, takiego e-booka. Zawsze czytam w Empiku czy w innych księgarniach. Macie wersję na przykład w miękkiej oprawie książki papierowej czy w twardej i właśnie taką wersję na czytnik. To musi być konkretny format, no ale możecie taką książkę kupić. Tylko wtedy kupujecie tą książkę i jeśli ją przeczytacie, no to co z nią zrobicie? To zostaje gdzieś na dysku i tak naprawdę raczej do tego nie wrócicie. To nie jest też książka papierowa, którą możecie gdzieś tam odsprzedać, więc ja nie jestem zwolenniczką tej metody. Ja uważam, że lepsze są abonamenty albo pakiety w bibliotece, jakby
to też jest abonament. Uważam, że warto korzystać z abonamentu, bo tam jest po prostu duży wybór tych książek. Owszem, czasami się zdarzy, że akurat tej, której szukacie, nie ma. Natomiast powiem Wam, że u mnie to się zdarza już teraz bardzo, bardzo rzadko. No to wtedy można pożyczyć po prostu papierową książkę z biblioteki, czy kupić sobie gdzieś w księgarni. Ale jeśli macie abonament, na przykład w Legimi, to macie od 7 do 10 książek, bo to tam zależy od abonamentu, na miesiąc, więc możecie sobie pobrać i czytać na czytniku. I to też nie jest tak, że jak wybierzecie teraz 7, to już potem nic nie możecie. U mnie to działa na taką wymiankę, że jeśli wgram sobie, nie wiem, powiedzmy 5 książek, według obliczeń zostają mi na przykład tam, miałam chyba 10 książek w miesiącu w moim bibliotecznym abonamencie. W każdym razie, jeśli wgracie sobie na przykład 5 i jakaś Wam się nie podoba, to możecie sobie je wymienić. To musi się po prostu w ciągu miesiąca zgadzać, że chyba jednocześnie tyle książek możecie mieć wgranych. Natomiast nadal uważam, że to jest sporo. Ja czytam tak czasami 2, czasami 3-4 książki w miesiącu. W zeszłym się udało 5, ale wiadomo, że to nie jest tak co miesiąc, więc to też nie jest mi potrzebne 10 książek miesięcznie. Jest spory wybór, czytacie książkę. Jeśli Wam się bardzo spodoba, możecie sobie kupić w księgarni wersję na półkę. A jeśli nie potrzebujecie, podobała Wam się książka, ale nie potrzebujecie jej mieć na półce, to po prostu pobieracie sobie kolejną i nie leży Wam to gdzieś na dysku, nie płacicie pełnej kwoty, bo wiadomo, że w tych pakietach płacicie jakąś kwotę i wychodzi to po prostu taniej niż za jedną książkę. Ja na początku wykupiłam sobie w ogóle umowę na 12 miesięcy, bo tam było taniej i miałam e-booki plus audiobooki bez limitu i po prostu to była taka, wiecie, umowa na cały rok, co miesiąc mi się to odnawiało i w tym pakiecie mogłam i słuchać audiobooków i czytać książki. Możecie też mieć umowę na czas nieokreślony, ale ona jest wtedy droższa i możecie też próbować zdobyć za darmo po prostu kody Legimi w bibliotekach. Zaraz do tego przejdę, ale chciałabym Wam tak zobrazować, że 49,99 aktualnie przy tej umowie na 12 miesięcy kosztuje abonament na miesiąc na e-booki i audiobooki bez limitu. W przypadku Kindle, jakby Kindle ma troszeczkę inne zasady, w innych czytnikach macie nieograniczoną ilość książek, a tutaj macie do 10, co i tak uważam, że jakby, no ja nie wykorzystam. Może jak ktoś naprawdę bardzo, bardzo dużo czyta, to tak, ale tutaj macie 10 miesięcznie i 49,99 kosztuje na przykład taka jedna książka z ceny okładkowej, czyli w cenie jednej książki z księgarni macie tutaj do 10 książek e-booków czy audiobooków. Uważam, że to jest naprawdę dobra cena. Ja oczywiście lubię korzystać z kodów biblioteki, bo wiadomo, jest to jakaś oszczędność też, ale uważam, że jeśli dużo czytacie i byście mieli kupować każdą książkę, no to naprawdę to się zbiera spora suma. Wiadomo, że da się kupić taniej, są strony, gdzie są promocje, można też nie kupować, a wypożyczać z biblioteki. Natomiast jeśli tak porównywać właśnie cenowo, no to 49,99 za miesiąc za abonament właśnie Legimi, to jest na przykład właśnie jedna taka książka, a macie 10, które możecie przeczytać na czytniku. Mnie to przekonuje, to nie tylko są pieniądze, to jest też miejsce na półkach, bo wiadomo, że w pewnym momencie już nie macie gdzie tego tak naprawdę kłaść, więc jeśli nie jesteście fanami czytnika, no to może właśnie wypożyczanie z biblioteki. Natomiast ja zachęcam, jeśli macie kogoś, kto czytnik posiada, nie wiem, czy będzie chciał, bo ja ciężko byłoby mi się rozstać, ale jeśli ktoś nie byłby przekonany, to myślę, że pożyczyłabym ten czytnik, pożyczyć od kogoś i pokorzystać przynajmniej na przeczytanie jednej książki. Żeby to było, nie wiem, czy 2 tygodnie, czy miesiąc, pokorzystać, zobaczyć, jak Wam się czyta. Ja też się nie przekonałam po pierwszej przeczytanej książce, ale już zmieniło to moje zdanie. Więc to też nie jest tak, że od razu może Was to przekona, ale wiem po Waszych też informacjach zwrotnych, że wiele osób po moich poleceniach zdecydowało się kupić ten czytnik, czy ten, czy inny, i są zachwycone w ogóle z tego sposobu czytania, czytają więcej i też polecają innym. Jeśli chodzi jeszcze o te abonamenty, no to właśnie wspominałam, że Legimi możecie też dostać abonament za darmo w bibliotekach, dlatego że biblioteki chyba wykupują właśnie te kody od Legimi i to jest zależne od miesiąca, ile tych kodów jest dostępnych, więc tutaj minusem jest dostępność, ponieważ możecie się po prostu nie załapać. To, że te kody wydawane są właśnie raz albo 2 razy w miesiącu, to zależy od miasta. Już wielokrotnie słyszałam najróżniejsze wersje od Was. Powiem na przykładzie tutaj Gdańska. U nas kody wydawane są na przykład 5 i 15, więc są takie dwie pule, 2 razy
razy w miesiącu w konkretnych filiach bibliotek w mieście. No i jak biblioteka jest od 9, to od 9 możecie te kody zdobywać. Czasami szłam 15 po i jeszcze było sporo tych kodów, bo po prostu dużo kodów przyszło do biblioteki, a czasami było tak, jak na przykład ostatnim razem, że było tylko 30 kodów właśnie w danym terminie. No i jak przyszło o 9, kilka osób stanęłam w kolejce, dostałam dosłownie ostatnie kody dla mnie i dla Kuby. Także to może być minus, no bo jeżeli nie możecie przyjść rano, to po prostu później się nie załapiecie. W innych miastach słyszałam, że czasami można o te kody prosić mailowo. Różne są zasady. Polecam Wam po prostu wpisać sobie Legimi, Wasze miasto, biblioteka i sprawdzić, czy to w ogóle u Was funkcjonuje, jak to działa, kiedy takie kody możecie próbować zdobyć i wtedy aktywujecie to na stronie Legimi dedykowanej Waszej bibliotece i możecie korzystać przez miesiąc, ściągać sobie właśnie na czytnik książki, czy słuchać w telefonie audiobooków. Ja zrobiłam w ogóle rolkę na Instagramie na ten temat, więc zostawiam Wam link w opisie pod filmem. Także możecie sobie wykupić abonament sami, a możecie próbować w bibliotece. Można też oczywiście tylko na jeden miesiąc sobie gdzieś tam wykupić w Legimi czy coś. Miałam swego czasu Empik Go, mi się to nie sprawdziło. Tam były chyba tylko dwie książki na miesiąc, czy coś takiego, ale też jakby to, co było w ofercie, nie do końca mi odpowiadało. Dużo rzeczy nie było. Zdecydowanie wolę Legimi. No i ja po prostu staram się pójść raz w miesiącu te kody dla nas zdobyć, ale to jest naprawdę solidne urządzenie, wodoodporne. Jak Wam tutaj kapnie woda gdzieś na plaży, przy basenie w wakacje, nic się z tym nie stanie. Wyświetlacz, możecie wszystko dostosować do siebie, czy ciepłe kolory, czy ciemne, powiększyć sobie właśnie literki. Ja jestem zachwycona i uważam, że jest to warte każdej złotówki. Jeszcze miałam Wam porównać nasze czytniki, w sensie mój i Kuby. Gdzieś Wam piszę tutaj na przebitkach, jaki dokładnie Kuba ma model, bo nie pamiętam. Ja się gubię w tych modelach, ale Kuba ma mniejszy wyświetlacz. Tutaj pewnie widać, ale nadal na nim się bardzo fajnie czyta. Podświetlany, bo wcześniej Kuba miał jeszcze jeden Kindle, który nie miał podświetlenia w ogóle, więc tutaj akurat był minus, bo nie można było czytać właśnie kiedy było ciemno. Trzeba było mieć zapalone światło. Tutaj już ma podświetlenie. On akurat nie ma wyboru ciepłe, czy wiecie, żółte, czy białe światło podświetlenia. Natomiast jest to podświetlenie już, więc to jest duża wygoda. Nadal czyta się bardzo wygodnie. Uważam, że ten format też jest dobry. Jest tańszy też ten czytnik, natomiast w moim ten ekran jest już większy i dla mnie na przykład jest to wygodniejsze. Ja wolę troszeczkę większy ekran. Myślę, że to jest też kwestia po prostu przyzwyczajenia. Już się przyzwyczaiłam, że mam większy. Jak wzięłam sobie kiedyś Kubę na chwilę i tak przerzuciłam kilka stron, to po prostu wzrok nam się bardzo szybko przyzwyczaja i nie robi to takiej różnicy, zwłaszcza, że tą wielkość tekstu możecie sobie dostosować. Jeśli na przykład nie zależy Wam na większym wyświetleniu, to możecie kupić po prostu tańsze i mniejsze urządzenie. Te czytniki mają też inne modele. Są różne, ja Wam podlinkuję ten podobny do mojego, bo tak jak mówię, tej mniejszej pamięci już nie ma. Kuby w tym momencie jest chyba w ogóle wyprzedany. Kuba w ogóle kupił go za 200. Ja sobie zrobiłam zdjęcie, czekajcie, z naszego Amazona. 224 zł. Teraz on kosztuje już dużo więcej. Wtedy była jakaś promocja, bo to też nie była cena regularna. Także naprawdę świetna cena. Jak za ten czytnik, miałam takie coś, że mówię, polecę Wam, że możecie też kupić używane, jeśli nie jesteście je do końca pewni, a nie chcecie wydawać pieniędzy, ale słuchajcie, naprawdę jak przejrzałam ogłoszenia, jest ich tak mało. Prawie nikt tych czytników nie sprzedaje. Ja się nie dziwię. To są naprawdę super urządzenia, których nawet jeśli ktoś nie używa, to przekazuje dalej komuś w rodzinie. Ja też pewnie swój najpierw bym chciała komuś przekazać, a potem ewentualnie wystawić na sprzedaż, więc tych takich z drugiej ręki naprawdę nie ma dużo gdzieś tam na OLX-ie i innych stronach. Co mnie w sumie nie dziwi, bo to są urządzenia solidnie wykonane, na lata. Też jak już ktoś ma i lubi, no to nie chce po prostu sprzedawać. I co, słuchajcie, to chyba tyle. Powiedziałam Wam mniej więcej, jakie mają funkcje o tych abonamentach. No ja nie jestem za jakimś, wiecie, pirackim szukaniem książek. Po prostu tego nie popieram. Wolę iść do biblioteki po darmowy kod, czy wykupić sobie abonament i w ten sposób czytać po prostu te książki. Jeśli tylko lubicie czytać, czytacie dużo, to uważam, że czytnik jest naprawdę fajnym urządzeniem, żeby posiadać, żeby sobie wgrać na niego kilka książek, czy na wyjazd, czy na co dzień. To nie sprawia, że już nigdy nie możecie kupić książek.
książki papierowej czy wypożyczyć z biblioteki. Jak najbardziej można i co jakiś czas ja też coś wypożyczam, ale jednak u mnie już teraz większość książek jest właśnie wgrana tutaj, co nie pozostaje mi nic innego, jak Wam po prostu polecić czytniki, polecić Kindle'a. I w roku 2023 ilość przeczytanych książek właśnie na tym czytniku, no ja jestem zachwycona. Polubiłam czytanie, uwielbiam teraz ściągać sobie te nowe książki, czytać coś nowego. Mam nadzieję, że ten rok też będzie super czytelniczo. Dajcie znać, czy macie czytniki, jak tak, to jakie macie, bo no wiadomo, ja Wam mówię na przykładzie Kindle'a, dlatego że taki posiadam. Ja też wiedziałam, że jak się zdecyduję na inny, to będę żałowała, że to nie jest Kindle i potem będę chciała kupić kolejny, więc wolałam, żeby to było kupione raz, a porządnie. Dajcie znać, czy czytacie na czytniku. Wy może nadal wolicie papierowe, myślę, że będzie trochę osób, która powie, że nie, że czytnik nie, ale ja polecam naprawdę spróbować. Dajcie znać, może są osoby, które właśnie się przekonały i zawsze były takie papier, papier, a teraz czytają raz tak, raz na czytniku. Ja uważam, że warto. Polecam Wam serdecznie. Wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie pod filmem, więc tam możecie zerkać. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. Jak nie, to coś gdzieś dopiszę albo zostawię Wam w opisie pod filmem informacje. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie kciuka w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z filmami w tym roku. No i zapraszam Was do kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Także do zobaczenia, buziaki, pa!